Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidor.pl i chciałbym was zaprosić na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Sonic Advance 1 i nie jest to byle jaki let's play, dlatego że od tego let's playa, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, rozpoczynamy sobie mini maraton Sonica. Dokładnie tak, zaczynamy sobie mini maraton z serią Sonic Advance, czyli będziemy robili let's play po let's playu. Zaczynamy sobie z Soniciem Advance 1, potem Sonic Advance 2, no i 3. Jak widzicie, chodzę sobie teraz po opcjach, dlatego że chciałem wam pokazać tutaj, jak wygląda menu opcji, ponieważ nie pokazywałem tego z mojego Let's Play z 2015 roku, bo tak, nagrywałem tę grę już kiedyś na kanale w 2015 roku i jest to dosyć kultowy Let's Play, dlatego że to był pierwszy Sonic, jakiego nagrywałem na kanale. I będziemy sobie tę gierkę robili na 100%. Żeby zrobić gierkę na 100%, będziemy musieli przejść kampanię wszystkich postaci, ale my tutaj skupimy się tylko na jednej kampanii, na kampanii Sonica. Dlaczego na kampanii Sonica? Dlatego, że poprzednie postacie już przechodziłem poza ekranem. Tak jest. I zaczynamy sobie z Neo Green Hill Zone, jak widzicie w tym otóż momencie. Jak mogliście zobaczyć na początku filmiku, mieliśmy cutscenkę, która przedstawiała nam doktora Robotnika, a.k.a. doktora Eggmana, bo możemy w sumie już na niego Eggman mówić oficjalnie, który no oczywiście po raz kolejny ma zamiar zebrać 7 szmaragdów chaosu oraz schwytać zwierzęta w klatki, więc nasi czterej bohaterowie, czyli Sonic, Tails, Knuckles oraz Amy, czyli taka fantastyczna czwórka, musi po raz kolejny powstrzymać Sonica. Jako że robimy ten let's play na 100% i będę chciał oczywiście zdobyć wszystkie szmaragdy chaosu, to pokażę wam między innymi miejscówki, do których musimy się dostać, dlatego że zbieranie szmaragdów chaosu w tej gierce jest troszeczkę inne niż w innych Sonicach. Mianowicie, jest to zrobione w taki sposób, że w przeciwieństwie do Sonica jedynki, gdzie trzeba było zebrać 50 pierścieni, a następnie wskoczyć do wielkiego pierścienia, czy tam w przeciwieństwie do Sonica dwójki, gdzie trzeba było wskoczyć na checkpointy, które zabierały nas do special stage'a, czy tam nawet Sonica trójki, gdzie po prostu trzeba było znaleźć te ogromne pierścienie. Tutaj będziemy musieli po prostu znaleźć specjalne sprężyny, które będą nas wybijały do tych special stage'y. Jak rozpoznać taką sprężynę? Otóż wystarczy, że ona będzie dosyć w taki charakterystyczny sposób. Zaraz zresztą wam nawet pokażę, jak ona wygląda mniej więcej. To zaraz będziecie mieli nawet zademonstrowany. I cholera jasna, troszeczkę mi się język plącze, ale jestem w stanie to już opanować. No właśnie, to jest ta sprężyna, która nas wybija do special stage'a. Jako że tego nie wiedziałem w 2015 roku, no to teraz już wiem i będę mógł z dumą zrobić let's play na 100%, dlatego że jest mała nagroda za zrobienie 100%, o czym nie wspominałem w let's playu sprzed 7 lat. Wow, to było 7 lat temu, kiedy ja pierwszy raz tę gierkę nagrywałem. Co zabawne, nagrywałem tę gierkę właśnie w post komentary tak samo jak teraz. I dlaczego to nagrywam w post komentary, pewnie się zapytacie. Jest to spowodowane w ten otóż sposób, że... Fajnie, już trzecie zresztą naliczyłem. Jest to spowodowane dlatego, że gdy chciałem robić ten let's play live komentary, czyli po prostu mielibyście moją kamerkę w prawym lub lewym dolnym rogu, ja bym na żywo komentował jak gram, to no niestety było dosyć ciężko, jeżeli chodzi o komentarz, dlatego że no nie mogłem się za bardzo skupić. A jednak wiecie, no trzeba się tutaj skupić troszeczkę na gierce i trzeba naprawdę eksplorować te poziomy, dlatego że no jak ominiecie sprężynkę, no to teoretycznie możecie wrócić sobie do tych poprzednich stage'y. Ale pytanie, czy komuś się chce, no chyba lepiej to od razu zrobić za pierwszym razem. Dlatego stwierdziłem, że zrobię to w ten oto sposób, więc mam nadzieję, że forma nie będzie wam za bardzo przeszkadzać. No i mieliśmy teraz za zadanie za pomocą właśnie snowboardu, tak, to chyba była deska snowboardowa, zebrać po prostu daną ilość pierścieni. Kiedy zdobyliśmy właśnie tą daną ilość pierścieni, czyli 120, to mogliśmy otrzymać czerwony szmaragd chaosu. Jak zauważyliście, mam tutaj już 3 zebrane. To jest dlatego, że miałem nieudaną próbę, kiedy nagrywałem ten let's play na żywo i stwierdziłem, że nie będę po raz kolejny przechodził kampanii Amy, Tailsa oraz Knucklesa. Więc stwierdziłem, że po prostu cofnę się do pierwszych zonów i nadrobię stracone tam moje
Stracony mój cenny czas. O, to chciałem powiedzieć. Dokładnie tak. To chciałem powiedzieć. Nie chciałem powiedzieć stracone pierścienie ani nic. Po prostu stracony mój cenny czas, ponieważ Let's Play mi wtedy nie wyszedł, a teraz wiem, że mi wyjdzie. Dlatego, że jestem do niego maksymalnie przygotowany, gdyż będą również tutaj ciekawostki. Ale o ciekawostkach sobie później porozmawiamy. Więc, jak zapoznałem się z tą gierką, pewnie jesteście ciekawi, ponieważ to jest taki standardowy segment, jeżeli chodzi o moje opowiastki w trakcie Let's Playa, bo dużo osób jest bardzo ciekawych, jak ja zapoznałem się z tym tytułem i ogólnie z jakąkolwiek grą, jaką ogrywam na kanale. Tak więc tak, z tą gierką zapoznałem się bardzo dawno temu, to było jeszcze w 2013 albo 2014 roku. Byłem po prostu ciekaw odnośnie gier z Sonikiem, bo znałem tam oczywiście Sonika 1, znałem tam Sonika 2, 3 i Knuckles, to tytuł już niejednokrotnie ogrywany. No i było coś takiego, że szukałem sobie właśnie tych Soników, poza Sonikami na PS2, to znalazłem właśnie tą gierkę i tak sobie trochę w nią się zagrywałem i doszedłem do wniosku, patrząc na tę gierkę, ogrywając ją któryś raz z rzędu, że to jest chyba najłatwiejszy Sonic, jaki kiedykolwiek mógł być. No i tak jak widzicie, troszeczkę sobie przyspeedrunowałem, dlatego że no tutaj już nie musieliśmy iść do... nie musieliśmy szukać żadnej sprężynki ani nic. I teraz walczymy z Eggmanem, a raczej już go pokonaliśmy, bo to był Egg Hammer Tank, czyli boss, z którym właśnie teraz walczyliśmy, w Neo Green Hill Zone. Tak jest. Ta gra ma tylko po dwa akty na zone, lub po dwa akty na stage, jak chcemy sobie to nazwać. Tak więc w tym momencie już ukończyliśmy Neo Green Hill Zone. Czas na... kącik ciekawostkowy! Neo Green Hill Zone. Nazwa Neo Green Hill Zone miała być wcześniej nadana poziomowi z gry Sonic the Hedgehog 2, który obecnie znany jest jako Aquatic Ruin Zone. Muzyka z aktu pierwszego pojawia się w grze Sonic Generations jako jeden z utworów do odblokowania. Grana jest także podczas misji Swingest Circus, które swoją drogą jest bardzo ciekawe, bo to ani trochę nie przypomina Green Hill Zone, jak mogliście zauważyć. Takie bardziej bym powiedział Seaside Hill z Sonica Heroes. Ale to jest oczywiście moje zdanie. No i teraz zaczynamy nową ścieżkę, a raczej nowy poziom, zwany jako Secret Base Zone. I muzyka, która tutaj leci, jest mega fajna w mojej opinii. A mianowicie dlatego, że ona bardzo przypomina mi Jamesa Bonda. No wsłuchajcie się w ten soundtrack. Tak, może jeszcze nie teraz, ale za chwilę. Ona będzie miała taki vibe trochę Jamesa Bonda. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, właśnie między innymi coś takiego. Coś takiego, co właśnie teraz tutaj słyszeliście. Dlatego się specjalnie na chwilę wyciszyłem. I na spokojnie się teraz napiję. Bo nie chcę, żeby mi w gardle zaschło. Tak więc, moje wspomnienia w ogóle z Neo Green Hill Zone oraz z Secret Base Zone. Bardzo lubię te poziomy, nigdy jakoś mi specjalnie problemu one nie sprawiały. Następny zone bardziej mi problem sprawiał, dlatego że tam bardzo często game overowałem, ale ten zone, jak i Neo Green Hill, to są pierwsze, najprostsze, jakby to można powiedzieć, zony. Tak jak widzicie, tutaj też troszeczkę sobie poleciałem w speedrun, ponieważ no nie było tutaj w tym akurat akcie sprężynki, która zabrałaby nas na drugi special stage. Dopiero właśnie tutaj będziemy musieli poszukiwać tej sprężynki, ale spokojnie, jeżeli oglądacie mój let's play teraz w tym momencie sobie, a nie puszczacie go w tle, bo wiem, że niektórzy lubią puszczać sobie moje let's play w tle, to będziecie musieli się teraz skupić między innymi na tym, jak ja tutaj przechodzę, dlatego że ja przechodzę właśnie takimi ścieżkami, które są zalecane, jeżeli chodzi o zbieranie szmaragdów chaosu. Byłem naprawdę mega w szoku, jak się okazało, że szmaragdy chaosu w grze są, bo jak pierwszy raz grałem w tę grę, to byłem święcie przekonany, że to jest pierwsza gra Sonika, gdzie w zasadzie musisz ją tylko przejść i nie musisz żadnych szmaragdów zbierać, żeby odblokować jakiś dodatkowy poziom, ale okazuje się, że jednak no trzeba jednak trochę poeksplorować te poziomy, żeby zobaczyć co i jak i gdzie. A ja jako, że za każdym razem grałem w tę grę na zasadzie właśnie takiego speedruna, no to mam tego jakby konsekwencje, że no mogłem oczywiście przeoczyć pewne rzeczy. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie ten dodatkowy poziom, bo ja jestem w trakcie jeszcze nagrywania gameplayu do końca tej jakby gry. Na razie stanąłem sobie na
można by powiedzieć, że w końcówce gry, no bo ta gra nie jest w sumie jakaś super długa, co możecie nawet wpisać sobie na YouTubie Sonic Advance Long Play i zobaczycie, że ta gierka nie jest jakoś super długa. Dla osób ciekawskich nagrywam to w ogóle 8 lutego o prawie godzinie 12. Wy to będziecie widzieli chyba dopiero pod koniec lutego, jak nie w... No tak, w sumie pod koniec lutego, z tego co tak liczyłem, to coś takiego będzie mniej więcej, bo ten let's play będzie zaraz po tym, albo po Medal of Honor, albo będzie już grany z Medal of Honor, coś takiego. No i teraz jak widzicie właśnie dostajemy się do drugiej sprężynki, która właśnie jest tutaj dla nas przygotowana. I jeżeli graliście w tę gierkę i macie tę grę między innymi opanowaną, to jestem ciekaw waszych wspomnień co do właśnie tej oto produkcji i czy wy mieliście na przykład problemy ze zbieraniem tych pierścieni w special stage'ach. Bo ogólnie jeżeli chodzi o moje zdanie na temat tych special stage'y, to koncepcja takich special stage'y jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba coś takiego, bo to jest jakaś innowacja od takiego typowego special stage'a z Sonica 2. I zanim ktokolwiek się mnie zapyta o co chodzi jakby ze special stage'ami z Sonica 2, to już mówię i wyjaśniam, że tak powiem. Otóż Sonic 2 ma dosyć takie specyficzne special stage'e, które można by powiedzieć, że są plagą w tej serii, dlatego że polegają one na tym, że masz Sonica, który biegnie w zasadzie przed siebie i musisz zbierać pierścienie i unikać przeszkody, na przykład w lewej, prawej, z lewej, prawej strony albo z pośrodku i musisz po prostu skakać i tak dalej. No, nie jestem w stanie wam teraz tego określić jak mniej więcej z głowy, więc musiałbym wam to pokazać na screenach mniej więcej, może w tym momencie tutaj będę wam pokazywał. Co mogliście oczywiście również zobaczyć, dostałem dodatkowe pierścienie. Ja te pierścienie dostaję w tym momencie, w momencie kiedy użyję przycisku A albo B, coś takiego, i zrobię właśnie taki piruet tą deską snowboardową. Wtedy dostaję dodatkowe pierścienie, dzięki czemu mam pewność, że przejdę special stage i dostanę szmaragd chaosu. I tym razem dostajemy szmaragd o kolorze niebieskim. Tak jest, dokładnie tak. W ogóle fajna muzyczka tutaj leci. No, i mamy dodatkową kontynuację, ale myślę, że kontynuacje nam będą zbędne, bo raczej wątpię, że w tym let's playu z game overujemy, bo ta gierka jest bardzo prosta i serio, to jest najprostszy Sonic i... No, okej, jestem w stanie uwierzyć, że ktoś może z game overować, jeżeli pierwszy raz gra w tę gierkę, no bo faktycznie na początku ona może wydawać się trudna, ale uwierzcie mi, z czasem sobie będziecie grali i sami będziecie zauważali, że ta gierka nie jest jakoś super trudna. Ba, to jest, mówię, najprostszy Sonic z całej serii Sonica, jeżeli chodzi o takie klasyczne Soniki. I przynajmniej to jest naprawdę taka bardzo w porządku gierka, która... jest przyjemna, a nie tak jak to ścierwo wydane na Game Boy Advance, zwane jako Sonic Genesis, który jest quasi portem z Sonica 1 na Game Boy Advance. Ta jest gierka, którą szczerze powiedziawszy nie lubię bardzo, bo to jest port, który mnie bardzo denerwuje i jest głupi i bezsensowny. Jest w ogóle zlagowany i żeby chodził normalnie, no to musisz wyłączyć w ogóle wszystkie dźwięki z gry, żeby jakkolwiek nie miał problemów z klatkami. I boss, z którym przed chwilą walczyliśmy, to był Eggpress. Ciekawostka. Jeżeli chodzi o te cybernetyczne klatki, które spadają z góry, to możecie sobie na przykład stanąć na środku i klatka może na was spaść, ale oczywiście nie zginiecie, ani nie stracicie pierścieni, więc jesteście nieśmiertelni w momencie, kiedy spadnie na was ta cybernetyczna klatka. Taka ciekawostka, jeżeli ktoś się, nie wiem, bał o to, że może zginąć, to mówię wam w tym momencie, nie zginiecie, nie macie się czego obawiać. No i Secret Base Zone, przechodzimy do Casino Paradise Zone. Zone, który dosyć lubię, jest bardzo taki fajny, charakterystyczny. W ogóle to, co w tle widzimy, tam jest jakiś zamek z tego, co widzę. Ogólnie to jest zone, który pasuje do jednej postaci w serii Sonica, a mianowicie do Cream. I to mi się również kojarzy z hakiem, który jest dosyć popularny w fandomie Sonica, od nazwie Sally.exe. Jest to hak oczywiście creepypastowy. I pamiętam, że był taki poziom, gdzie właśnie się biegało Cream po takiej kolorowej, cyrkowej, dziecięcej wręcz scenerii. Ogólnie, jeżeli chodzi o grafikę, gra ma bardzo piękną i bardzo fajną grafikę, jak chodzi o grę na Game Boy Advance.
Udźwiękowienie jest jak najbardziej w porządku. Uważam, że naprawdę jest dużo tutaj bardzo fajnych i ciekawych nutek. I teraz sobie właśnie lecimy przez taki żółty lub można by powiedzieć, że złoty special stage. Oczywiście w międzyczasie mamy tutaj różne kolory, które się tam przebijają przez szybę, ponieważ tam po lewej i prawej stronie te takie fioletowo-żółte kolory to albo to jest energia, która przelatuje przez te rury, na których tutaj jesteśmy, albo to jest za jakby tym special stage, za tą jedną wielką szklaną kolumną. Ja nie wiem, jak mogę to nawet nazwać, tak szczerze powiedziawszy. Ogólnie dla osób ciekawskich i mam jeszcze jedną ciekawostkę, którą chcę tutaj wam przedstawić. Wiedzieliście, że Sonic Advance ma kody? Nie? Nie wiedzieliście? A to teraz ciekawostka, patrzcie na to. Sonic Advance 1 ma kod. Kod na Sonica 2 mode, albo mod do Sonica 2, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. Polega on na tym, że po aktywowaniu tego kodu za Sonikiem będzie podążać Tails, czyli takie pokazanie, jak to było w Soniku 2, jak i w Soniku 4 Episode 2. No i tutaj dodatkowe pierścienie zebrałem znowu. Podobnie jak właśnie w grze Sonic the Hedgehog 2. Aby włączyć kod, na ekranie wyboru postaci musi znajdować się Sonic. Gracz musi wcisnąć kombinację przycisków góra, prawo, dół, prawo, L, prawo, R, prawo i A i oznaką włączenia się kodu będzie odgłos zbierania pierścieni. I wtedy Tails będzie za nami podążać. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ po co, skoro przechodzę tylko kampanię Sonica. Bez sensu trochę. I w ten oto sposób zdobyliśmy trzeci i zarazem ostatni na ten odcinek Szmaragd Chaosu. Mamy teraz dwie dodatkowe kontynuacje, ale my z tego póki co nie skorzystamy. I jak widzicie, po przejściu Special Stage'a lub nawet jakbyśmy nie zdobyli Szmaragdu Chaosu, to potem możemy się co jedynie tylko poodbijać od tej sprężynki. Tak więc radzę wam naprawdę uwalać i radzę wam się naprawdę na tych Special Stage'ach skupić, bo jak raz zginiecie i nie uda wam się jakby przejść dalej, to szczerze powiedziawszy nie wiem, czy potem można nadrobić sobie te Szmaragdy Chaosu, czy trzeba całą grę od zera przechodzić. Tak szczerze wam powiem, nie mam pojęcia i nie chcę was w błąd wprowadzać, dlatego nie bierzcie tego, co ja tutaj mówię, za pewnik. No i sobie będziemy teraz przechodzili przez dalszą część Casino Paradise. Kurde, ta muzyka jest naprawdę świetna, która tutaj nam towarzyszy. Jezus Maria, ogólnie mówię, no soundtrack jest epicki. Jest mega, kurde, taki wpadający w ucho i mega taki, nawet bym mógł powiedzieć, nostalgiczny. Bo dosłownie mi się to z nostalgią bardzo kojarzy. Tak jakoś, nie wiem, mam... No, wiem, jestem dziwny, wiem, co chcecie powiedzieć, tak, wiem, jestem dziwny. Nie musicie mi tego na każdym kroku mówić. No ale... Jak widzicie, jest teraz różnica między komentowaniem moim sprzed 7 lat, a komentowaniem obecnym. Tak jakby kiedyś to wydaje mi się, że robiłem w trochę taki mozolny i stypiarski sposób, a teraz to chociaż jestem bardzo pobudzony. A uwierzcie mi, komentarz do Let's Playa jest też bardzo ważny, dlatego że kiedy nagrywacie Let's Play i brzmicie na przykład tak... No cześć, tutaj Pomidor, zapraszam was na kolejny film. Tutaj, nie wiem, skaczemy sobie po sprężynkach i tak dalej. To możecie do siebie zrazić parę osób, niekoniecznie was jako widzów, którzy są stałymi bywalcami kanału, ale nowe osoby mogą stwierdzić, że o Boże, ale Resident Sleeper w ogóle weź wypierdalaj, gościu, po chuj ja ciebie włączyłem, no nie? Po chuj tobie czas poświęciłem. Ja dlatego staram się już od bardzo dawna w bardziej żywszy sposób prowadzić te let's play, dzięki czemu im żywszy komentarz, tym jest, przynajmniej tak mi się wydaje z mojej perspektywy, bo ja tutaj się bardzo mocno za siebie wypowiadam. Im żywszy jest komentarz, tym chętniej taki widz dany ogląda dany materiał, tak więc no mam nadzieję, że wam to oczywiście nie przeszkadza. Ja wiem, że wam to nie przeszkadza, ale mimo co wolę zawsze zadać to pytanie, dlatego że no ja nie jestem nieomylny, a warto zawsze się zapytać, zawsze warto skonfrontować. Ten boss mnie niemiłosiernie wkurwiał, jak byłem młodszy i pierwszy raz grałem w tę gierkę. Tutaj to naprawdę no masakra, ile ja tutaj żyć i pierścieni traciłem, to jest głowa mała. Oczywiście tutaj też będę troszeczkę tracił, ale no mówię, tego bossa to ja tak bardzo mocno rushowałem. Zresztą no kurde, to jest bardzo łatwy bossik. Jak widzicie, nie jest on jakoś skomplikowany. Jedyne na co musimy uważać, to na tą
bombę z kolcami, ponieważ ona, wiadomo, nam zadaje damage. Ogólnie boss, z którym teraz walczymy, nazywa się Eggball. Tak, dokładnie, to jest Eggball. No i nic nie mam więcej do powiedzenia, poza tym, że boss jest taki, no, dosyć prosty, ale no mówię, no troszeczkę pierścieni się na nim straciło. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle już. Zaliczyliśmy sobie 3 zony na jeden odcinek. Myślę, że odcinków z tej gry będą chyba 3 maksymalnie, tak przynajmniej mi się wydaje. Czas na... kącik ciekawostkowy. Casino Paradise Zone. Pomimo tego, że nazwa poziomu oznacza kasynowy raj, znajduje się tutaj wiele elementów typowych dla parku rozrywki. Natomiast elementy kasyna są tutaj rzadsze. Brak stołów do pinballa i maszyn losujących nagrody. Na początku poziomu znajduje się znak powitalny z napisem Welcome. Prawdopodobnie jest to odniesienie się do starych zarzutów ekranu z gry Sonic the Hedgehog, które pokazywały znak powitalny na początku Green Hill Zone. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie w sekcji komentarzy, czy macie jakieś wspomnienia z Sonicem Advance. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój odcinek, jaki content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie oraz na Instagram, gdyż tam daję informacje o odcinkach, jeżeli nie dostajecie powiadomienia na YouTubie. I to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnych odcinków. Cześć!